Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Przedstawiam sprawozdanie z działalności Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej za okres od 11 października do 13 listopada bieżącego roku. W pierwszej części najważniejsze spotkania, narady i tak. 11 października brałem udział w spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Spotkanie było poświęcone uzyskaniu dotacji przez gminę Dąbrowa Tarnowska z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nasz wniosek ma duże szanse otrzymać dofinansowanie, a w zasadzie refundację na kanalizację w miejscowości Żelazówka, Rnik i Szarwar. Najwcześniejszy termin, jaki możemy spodziewać się pieniędzy tej refundacji, to pierwszy kwartał przyszłego roku. Wiem, że na tę refundację oczekuje zarówno gmina, jak i RPWiK, bo to jest nasz wspólny wniosek. Jeśli wszystko do końca dobrze się powiedzie, to refundacja będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. 12 października na terenie naszej gminy odbyło się podsumowanie 18 sportowego turnieju miast i gmin Małopolska 2012. Podsumowanie wojewódzkie odbyło się właśnie u nas z tego tytułu, że gmina Dąbrowa Tarnowska za rok 2012 zajęła pierwsze miejsce w tym turnieju w kategorii gmin o liczbie mieszkańców między 15 a 40 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce w województwie dało nam jednocześnie drugie miejsce w kraju w tej również kategorii, czyli 15 do 40 tysięcy mieszkańców. Podsumowanie odbyło się na nowej hali sportowej. Myślę, że była to też okazja do promocji naszej gminy, również osiągnięć samorządu, a zwłaszcza osiągnięć w zakresie inwestycji sportowych. 14 października odbyły się uroczystości w gminie Dąbrowa, organizowane przez parafię i samorządy obchody Dnia Papieskiego. 15 października uczestniczyłem w Święcie Edukacji Narodowej. Odwiedziłem nowy już podmiot, Szkołę Podstawową Lipina, która od 1 września działa jako publiczna, ale prowadzona jest przez osobę fizyczną. W tym samym dniu odbyło się również podsumowanie konkursu wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanego pod hasłem Społeczeństwo, w którym poszanowanie prawne zostało zagwarantowane. Organizatorem było Stowarzyszenie Wiedzieć Więcej, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 16 października brałem udział w konferencji zorganizowanej przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego pod tytułem Dzieje Powiatu Dąbrowskiego podczas okupacji. Wykładowcy, w zasadzie historycy, którzy tam prezentowali swoje referaty, pokazali bogaty materiał dokumentacyjny dotyczący sprawowania władzy, jak i również ruchu oporu w okresie II wojny światowej na terenie powiatu dąbrowskiego. 18 października odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym. Celem było ustalenie wspólnych propozycji dofinansowania zadań przy drogach powiatowych na rok 2013. 19 października brałem udział w konferencji seminaryjno-szkoleniowej zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania Prowent w Mielcu. 23 października spotkałem się z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej z Dębicy. To jest nawiązanie do korespondencji, jaką skierował dyrektor do Wysokiej Rady o dofinansowanie remontu pawilonu psychiatrycznego w Straszęcinie. Takie wsparcie będziemy mogli udzielić w jakiejś kwocie niezbyt dużej, myślę, że około 15 tysięcy złotych, ale dopiero w przyszłym roku. Dyrektor jest tym usatysfakcjonowany, ponieważ program remontu ma również założony na rok następny. 24
października odbyła się sesja Rady Powiatu, w której uczestniczyłem, wieczorem uczestniczyłem w zebraniu Rady Osiedla nr 1. Ważnymi tematami była informacja z działalności Rady Osiedla, którą przedstawiła pani radna Magdalena Ruczek, która jest przewodniczącą Osiedla nr 1 do Dobrowie Tarnowskiej. Była również moja informacja dotycząca tegorocznego budżetu, a także pewnych kierunków zamierzeń na rok już kolejny. 25 października podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowaniu budowy placu zabaw na osiedlu Kościuszki w ramach działania wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013. Z tego programu są zakupione urządzenia na plac zabaw. Oprócz tego na ostatniej sesji Wysoka Rada wprowadzała do budżetu kwotę 80 tysięcy złotych i trwają prace przy budowie placu zabaw na osiedlu Kościuszki. 25 października również było się spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z panem Jarosławem Kretem, znanym dziennikarzem telewizyjnym, autorem książek podróżniczych, a także prezenterem prognozy pogody w telewizji. 26 października brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Krakowie oraz właścicielami właścicielami obiektów, które będą musiały być rozebrane w związku z przewidywaną trasą obwodnicy. Spotkanie odbyło się u nas na miejscu. Uzyskaliśmy zapewnienie, że Wojewoda Małopolski już powołał biegłych rzeczoznawców do wyceny gruntów oraz budynków i budowli i najpóźniej do końca marca przyszłego roku właściciele otrzymają propozycję odszkodowania. Te propozycje będą przedstawiane na rozprawie, która będzie organizowana w Tarnowie, żeby nie musieli wszyscy jeździć do Krakowa. Następnie, jeśli właściciele będą usatysfakcjonowani zaproponowaną wysokością odszkodowania, no to zostanie podpisana ugoda administracyjna i pieniądze będą przelane na konto. W przypadku innego odwołania, no to będzie po prostu ponowna wycena przez innego biegłego. Do tego czasu, znaczy na całe w zasadzie do końca listopada 2013 roku Generalna Dyrekcja jako inwestor użyczyła dotychczasowym właścicielom te nieruchomości, bo one już fizycznie z chwilą uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę stały się własnością Skarbu Państwa, ale wiadomo, że nie ma potrzeby nagle opuszczać i nieraz są też konkretne trudności, bo ktoś musi coś wybudować lub kupić na rynku, jeśli otrzyma odszkodowanie. W związku z powyższym teraz właściciele mogą to użytkować, tyle że tam obciąża ich kwestia ubezpieczenia. To właściciele usłyszeli. Wszyscy, którzy w ciągu miesiąca od prawomocnienia się decyzji i pozwolenia na budowę wyrazili chęć, że dobrowolnie oddadzą swoje nieruchomości za odszkodowaniem, otrzymają premię w postaci 5% zwyżki wartości w stosunku do wysokości oszacowanej. Wszyscy, którym siedliska naruszono, a więc wywłaszczeniu wykupowi podlega na przykład budynek mieszkalny, otrzymają 10 tysięcy złotych na tzw. koszty przeprowadzki dodatkowo. 26 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Rada analizowała pismo, jakie wpłynęło z gminy Radgorz w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radgorzu i Duszowicach. Nie od dzisiaj wiadomo, że gmina Radgorz ma własny pomysł na realizację zadań, jakim jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. I gmina wnioskuje o to, aby rozwiązać porozumienie zawarte 12 lat temu z gminą Dąbrowa Tarnowska. Na Radzie Społecznej analizowaliśmy, jednak Rada Społeczna doszła do wniosku, że
dopóki nie będzie uchwały Rady Gminy w Radgoszczy, to trudno wyrażać opinię, bo nie wiadomo, czy organ kompetentny, jakim jest Rada Gminy w Radgoszczy, chce tego wypowiedzenia. I takie zalecenie zostało przekazane panu wójtowi. Kilka dni temu wpłynęła uchwała Rady Gminy w Radgoszczy, którą Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej rozpatrzy na pewno na kolejnej sesji i na komisjach przed najbliższą sesję. 26 października odbyło się walne zebranie delegatów lokalnej grupy działania PROWEN w Mielcu w związku z zakończeniem starej kadencji 2008-2012. Nasi przedstawicieli brali udział i zostali również wybrani do organów przedstawicielskich. 30 października wizytowałem inwestycje prowadzone na terenie gminy. 2 listopada uczestniczyłem w spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz w Wojewódzkim Biurze Zboru Szybkiego. 6 listopada odbyło się posiedzenie zarządu lokalnej grupy działania PROWEN w Mielcu w sprawie omówienia bieżących spraw związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju. Jest zapowiedź, wkrótce będzie to oficjalnie potwierdzone, że do 15 stycznia będzie jeszcze nabór ogłoszony na działanie odnowa i rozwój wsi. I do tego działania będę chciał zgłosić modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej, czy zespole szkoły podstawowej gimnazjum w Gruszowie Wielkim. Posiadamy opracowaną dokumentację, to był wydatek bieżącego roku i jest jeszcze szansa uzyskać dofinansowanie. Być może pojawi się szansa w przyszłym roku dofinansowania takich lokalnych parków rekreacji. Park się to tak może, to nie należy kojarzyć z drzewostanem, a po prostu z terenem gdzieś na przykład przy ośrodku sportu, taką przestrzenią publiczną, gdzie będzie można zainstalować różnego rodzaju urządzenia trwałe, takie do ćwiczeń. I będzie takie dofinansowanie. Nasza lokalna grupa działania w Mielcu wystąpiła do ministra rolnictwa z takim ciekawym pomysłem. I mamy informację na razie ustną, że wniosek uzyskał akceptację ministra rolnictwa i lokalna grupa działania ma szansę uzyskać jeszcze 5 milionów złotych dodatkowo. Te 5 milionów złotych, 13 gmin jest w grupie działania, to mogą być jeszcze liczące się pieniądze, o które będziemy również się starać. 9 listopada było spotkanie w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana została umowa, aneks dotyczący modernizacji wojsk przy Szkole Podstawowej Zwyczajnej Górnej. Tam staramy się o zwrot przy należnej nam dotacji. Ten zwrot nastąpi najwcześniej również w pierwszym kwartale. Podjąłem również interwencję w sprawie przyspieszenia zwrotu nam należnych pieniędzy za wykonaną rewitalizację osiedla Westerplatte, za wybudowaną halę sportową i za wybudowane instalacje solarne przy tutaj pływalni. Są duże opóźnienia ze zwrotami pieniędzy z funduszu regionalnego programu operacyjnego. Część pieniędzy być może otrzymamy jeszcze w grudniu. Niestety większość będzie dopiero w nowym roku. 10 listopada uczestniczyłem w koncercie niepodległościowym, który odbył się w Dąbrowskim Domu Kultury. Były zaproszone zespoły z Ukrainy, z regionu bałtyckiego, z powiatu bałtyckiego. Koncert był pod patronatem zarówno Skarbowskiej, jak i Wyspowej. 11 listopada, podobnie jak wiele osób tutaj obecnych, uczestniczyłem w uroczystościach 94. rocznicy odzyskania niepodległości. 13 listopada, czyli wczoraj, miały miejsce posiedzenia wszystkich 4 komisji Rady Miejskiej, gdzie zostały opiniowane wszystkie materiały przewidziane w dzisiejszym porządku obrad. W drugiej części sprawy przetargu, odbioru, umów teraz przedstawię.
W okresie międzysesyjnym zawarłem umowę na wynajem wtedy bezprzetargowy zasobu mienia komunalnego lokalu użytkowego budynku domobudowego Nieczajna Dolna. To jest powierzchnia 271 m2 na rzecz pani Joanny Waś na przyjęcie okolicznościowe w dniach 8-10 listopada. Czynsz 300 zł plus VAT plus koszty mediów. Wynająłem wtedy bezprzetargowy zasobu mienia komunalnego lokal o powierzchni 69 m30 w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 7 na rzecz pana Mirosława Skóra i pana Jana Skóra, spółka Joker Bar. Jest to przedłużenie, jest to kontynuacja umowy, ale na nowe osoby w związku ze zmianą składu osobowego tejże spółki. Czynsz miesięczny najmu to jest 1350 zł plus VAT. Media oczywiście płaci najemca własny koszt. Wynająłem w trybie bezprzetargowym zasobu mienia komunalnego gminy Dobra Tarnowska. Lokal użytkowy powierzchni 74 m2 budynku OSP Lipina na rzecz dotychczasowego najemcy pana Rafała Barnasia prowadzącego działalność handlową na działalność handlową, czyli sklep Lipina. Czynsz miesięczny 1180 zł plus VAT. Oprócz tego najemca ponosi koszty mediów. Wynająłem w trybie bezprzetargowym zasobu mienia komunalnego lokal użytkowy powierzchni 16 m2 budynku na ulicy Kościuszki 9. Na rzecz dotychczasowego najemcy to jest pan Adam Działowski na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, czynsz miesięczny 400 zł plus VAT. Oczywiście media. Użyczyłem lokal użytkowy znajdujący się w domu Nieczajni Górnej, na którym składają się pomieszczenia tamtejszego domu na rzecz pana Dawida Śliwy z przeznaczeniem na zorganizowanie przyjęcia okolicznościowego. Biorący użyczenie ponosi opłaty za media. Nie ustaliłem czynszu z uwagi na to, że w czynie społecznym w okresie wakacyjnym przeprowadził malowanie i remont ścian w tymże domu ludowym. Przetarg. Przeznaczyłem do sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną mienia komunalnego stanowiącą działkę 3044 przez 2 o powierzchni 10 arów położoną w Nieczajni Górnej. Ustaliłem cenę wywoławczą do przetargu w kwocie wysokości 20 tysięcy złotych oraz kwotę VAT 2 tysiące. Sprzedaż będzie zwolniona od podatku VAT. To jeszcze przetarg się nie odbył. Przeznaczyłem do wynajmu w drodze drugiego przetargu nieograniczonego lokal użytkowy powierzchni 73,80 m2 położony w budynku krytej pływalni. To jest dawna siłownia na działalność kulturalno-sportową na okres 3 lat. Cena wywoławcza 1000 zł plus VAT miesięcznie, VAT 500 zł. 22 października ogłosiłem przetarg na budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w miejscowości Laskówka Chorąska wraz z zagospodarowaniem terenu. Na to postępowanie wpłynęło 17 ofert, które w tej chwili przez Komisję Przetargową są szczegółowo analizowane. Ceny są od 1 100 000 do mniej więcej 1 600 000 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisana została umowa na doposażenie placu zabaw na osiedlu Kościuszki oraz podobnego placu zabaw w parku, czyli na ogrodzie Jordanowskim. Obecnie montowane są urządzenia zabawowe na osiedlu Kościuszki przez firmę Dr. Szpil z Katowic, a w parku miejskim przez firmę ProSympatic z Wrocławia. Wykonany jest również pierwszy etap prac w ramach rewaloryzacji i dobiega końca pierwszy etap prac rewaloryzacji i konserwacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie będzie realizowane również przez 7 miesięcy roku przyszłego. Płatność i protokół końcowy odbioru nastąpi w sierpniu przyszłego. Pierwszy etap prac polegał na usunięciu drzew przewidzianych w projekcie i zakwalifikowanych przez konserwatora zabytków jako gatunki obce. Usunięto drzewa, które były w złym stanie zdrowotnym i szczególnie tutaj chodzi o topole. Zresztą widać dzisiaj, gdy zobaczymy pnie, w środku są po prostu strudniałe, puste.
drzewa, mimo że na zewnątrz wyglądają okazale, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla całej infrastruktury, a przede wszystkim dla ludzi, bo park to jest miejsce odpoczynku i alejki spacerowe. To jest po prostu konieczność. Usunięcie w późniejszych etapach takich niebezpiecznych drzew będzie bardzo utrudnione, gdyż na wiosnę zostaną rozpoczęte prace typu zakładanie rabat odpowiednich, przeoranie niektórych powierzchni. Wcześniej jeszcze przez okres zimowy zostaną wykarczowane bądź wyfrezowane specjalnymi maszynami te pnie, bo ta powierzchnia będzie później zasadzona krzewami, bylinami i w związku z powyższym na dziś może to nie wygląda okazale, dopóki po prostu nie będzie cały program zrealizowany. Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie odbudowa drogi gminy Leśnicka Boczna w Dąbrowie Tarnowskiej. To jest prawie 460 metrów. Wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Cewa Celiny koło Chmielnika za kwotę 115 675 zł. Proszę. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że w związku z upadłością firmy Poltiv z Tarnowa zgłasza się dużo ofertów z województwa świętokrzyskiego na budowę dróg. Z niektórymi mamy problemy, ponieważ po prostu oferują niskie ceny, co z jednej strony zamawiającego powinno cieszyć, ale z drugiej strony próbują nieraz użyć materiał, który nie odpowiada wymaganiom. Przykład droga Szarwar-Brnin. W tej chwili próbki materiału zostały zabrane do laboratorium i za tą część roku wykonawca nie otrzyma pieniędzy, aż usunie materiał wadliwy i zostanie położony taki, który spełnia test. Takie polecenie wydał inspektor nadzoru nad tym zadaniem. Firma daje niskie ceny i przywozi w dużej odległości masę. Masa przywieziona ze 150 czy 200 km jest już wychłodzona i ona po prostu nie ma pewnej elastyczności, zdolności tego lepiszcza i takich rzeczy nie możemy absolutnie nikomu przepuścić. To inspektor jest na miejscu i takie rzeczy są egzekwowane i będą konsekwentne. Kolejne sprawy dotyczące również przetargów to rozstrzygnięto przetarg na budowę placu zabaw na osiedlu Kościuszki. To jest pierwszy etap. Przetarg wygrała dąbrowska firma Bartimex pana Jakuba Bartnika za cenę 63 237 zł 77 groszy. Rozstrzygnięto również przetarg na odbudowę drogi gminnej w Sumęgorzowie od szkoły do mostu na rzece Brein z granicą gminy Olesną. Jest to trzeci etap. To jest na długości 900 metrów. Wykonawcą została firma pan Marian Wojta z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drogam Piaseczną w województwie świętokrzyskim. Cena 205 753 zł 22 groszy. Rozstrzygnięto zadanie odbudowa drogi gminnej Szarwar-Brnik, o której przed chwilą mówiłem, wniosek o jakości. To jest 1500 metrów długość. Wygrała firma Road System, spółka cywilna, Rafał Czarnecki, Tarnów. Cena 328 857 zł 88 zł. Z innych spraw chcę jeszcze poinformować, że na podstawie operatu szacunkowego ustaliłem cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy pani Marii Wąż. Podobna sytuacja na rzecz pani Małgorzaty Mokrzyńskiej, pani Ewy Golonka, pani Bernadety Czerwony, pani Marii Kupiec, pana Leona Komady, pana Alojzego Kozioła i pani Zofia Kądzielawa. I wszędzie zaproponowałem bonifikatę 80-60%. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, że wnioskodawcy, którzy złożyli podania do 30 czerwca, mogą skorzystać z bonifikaty 60%. I szereg osób po prostu takie wnioski złożyło, więc propozycja jest konsekwencją tamtejszych ogłoszeń. W drodze aktu notarialnego nabyłem do zasobu gminy 29 metrów kwadratowych, to są części działek 197/1, 197/2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod drogę publiczną.
Również ustaliłem aktem notarialnym służebność gruntową na działce 76/1 i 76/2. Obręb Dąbrowa Tarnowska na rzecz Państwa Krystyny Andrzeja Michała Pękalów za kwotę 9840 zł brutto. W trzeciej części zarządzenia. W okresie międzysesyjnym wydałem 61 zarządzeń burmistrza, w tym 44 majątkowych, 5 budżetowych, 5 przetargowych, 7 innych. Od początku roku 2012 wydałem 316 zarządzeń, od początku obecnej kadencji było to już 690 zarządzeń. Na koniec również chcę Państwa poinformować, że zakończone zostały prace nad projektem budżetu gminy na rok 2013, które prowadziłem tutaj wspólnie z Panią Skarbnik. Dzisiaj składamy materiały pod koniec dnia do regionalnej izby rachunkowej i również na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i będzie można wkrótce rozpocząć proces opiniowania tego dokumentu, by dobrym zwyczajem z lat poprzednich zdążyć z uchwaleniem budżetu do końca bieżącego roku. To jest uważam najlepsza sytuacja. W wyjątkowych przypadkach przepis dopuszcza uchwalenie budżetu do końca